Siemano, z tej strony Ferguson Kerr, witam u mnie na kanale w kolejnym, moi drodzy, materiale z gry Dying Light 2 Stay Human, moi drodzy, w odcinku 57. I muszę wszystko powiedzieć od początku, kurde, bo ja już byłem taki podjarany i nie spojrzałem, bo miałem, wiecie, że miałem remont i kurde, podłączałem całe pomieszczenie, cały komputer w nowym pomieszczeniu, z nowym green screenem, z nową kamerą Ryzen Kio Pro. W 60 klatkach. Obraz powinien być wyśmienity. Dajcie znaka, czy jest spoko. Ale dobra, kontynuując moją myśl, nie spojrzałem, że w OBS-ie się przełączyło na ten THX Tiktal, Tiktal, czy jakoś tak to się nazywa. I nie miałem głosu z gry, się nie nagrywał głos z gry. Ale już naprawiłem, teraz głos z gry jest, dlatego jest w menu, bo my zaczęliśmy już rozmawiać, poszliśmy do głównej misji. Ale teraz, wracając do tego, jedziemy teraz na bieżąco z odcinkami. Ostatnie dwa tygodnie były nagrane, dzień nagrywam, dzisiaj jest 30 marca, wy będziecie oglądać go w czwartek, czyli 31, nie wiem, czy 30 czy 31 dni mam marzec. W każdym razie w czwartek, czyli jutro, dzisiaj jest środek, ja go nagrywam. Także to jest świeżutki odcinek, jak trzydniowa bułka z piekarni. Nie no, żartuję. Także odcineczek jest świeżutki, teraz będzie na bieżąco nagrywane, tak jak wspomniałem, jest nowa kamera, nowe pomieszczenie, w sumie nic się nie zmieniło, rej ten sam, ale powinien być bardziej wyrazisty obraz, bo kamerka ta Razerowska jest super, patrzyłem jeszcze tego swojego starego Logitech C920, który miałem aktualnie do odcinka, który był w bazie DR, czyli 56 odcinka, od 57 będziecie mogli się uraczyć lepszą jakością kamerki, przede wszystkim w 60 fpsach. Mam nadzieję, że to będzie fajnie. Dajcie znaka, jak kolory, czy coś bym na przykład rozjaśnić bardziej. Ja to sobie jeszcze sam przeweryfikuję, ale wiecie, trzecie oko innej osoby, od trzeciej osoby zawsze jest bardziej czułe i bardziej może się określić w inny sposób niż jak ja to widzę. Także to tyle, jesteśmy w menu, no bo tak jak mówię, spieprzyłem i nie było dźwięku, więc nic nas nie ominęło, tyle co zaczęliśmy rozmawiać z ziomkiem, także to jest główne zadanie, pobocznych nie mamy, mamy dwa, które są zepsute, czyli tam z tym biegaczem i oddawanie tych nieśmiertelników, ale niestety na to nie mamy już żadnego wpływu. Dobra, nie przedłużam dalej, lecimy, posłuchajmy co on ten i Odjarka, mam nadzieję, że teraz już nic nie zapomniałem. Go. Mi jasne. Po prostu mów. Będzie więcej ataków, Aiden. Williams mówi, że większość Central Loop zostanie zniszczona. Rozumiesz? Aha, zanim jeszcze wklikniemy w ostatnim właśnie odcinku, czyli byliśmy w tym laboratorium gier, mieliśmy lekką bitkę z Waltzem. Trochę mu spuściliśmy w ciry, ale on oczywiście nas też troszeczkę pobił. I na końcu przemieniliśmy się, no i zabiliśmy tą ziomalkę, nie pamiętam, nie mam tu napisane jak ona miała na imię, ale jak ktoś gra to wie. W każdym razie rozszarpaliśmy ją na kawałki i to tyle co pamiętam, chyba, dobra. Ja oczywiście, że idziemy z nim. Ani Waltzowi, ja też nie. Chcę iść z tobą. Jeśli coś pójdzie źle, przyda ci się wsparcie. Okej, wiem, że cię nie powstrzymam. Pójdziesz z nami, ale masz robić, co ci mówię. Zrozumiałeś? Przyzwyczaiłem się już od początku gry. O, o! Do UV lampy, do UV lampy. Aiden! 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 O kurde, gdzie my to wylądowaliśmy? A to jakaś cutscenka jest. Co to? Kurwa! To się z nim dzieje! Wiecie, zasiadzi, że ja nawet nie wiem, jak ja wygląda? Jak wygląda Aiden? My tak... A to Aitor w ogóle, o kurde. Dziwna jazda teraz w tym momencie, nie rozumiem jej zupełnie. Jak zrobiona kurde ta w ogóle, kurek. Jak zrobiony kurek. Co
Ej, nie wiem, co to teraz tu się wydarzyło w tym momencie. Snyder! Hej! Nie możemy dłużej czekać! Musimy ruszać! W porządku? Otwieraj! Renegaci będą tu lada chwila! Ej, ja cały czas tam byłem? Jest. A przeżyję. Napij się. Na pewno wszystko gra. Nie z plastikowej butelki. Będzie okej. Jacyś badacze ponoć znaleźli w ludzkiej krwi kawałki plastiku. Jakieś takie mega odkrycie. Nie wiem, to w Anglii, w Holandii. Nie wiem, gdzie to. Gdzieś tam mi się obiło uszy. Kurde, w ogóle, jakie zajebiste kolory są. W następnym ataku. Nie wiedzą. Zamierzasz im powiedzieć? Jeśli dogadamy się z pułkownikiem, nie będę musiał. A jeśli nie? To jutro już będzie po nas. Tak czy siak zasłużyli na imprezę. Chodźmy po Juana. On też świętuje. Dobra, zatem porozmawiamy z Juanem. To może będziemy szykować powoli pod końcówkę. Jest na górze. Czeka. To chodźmy. Będzie koło bitem blondy, przypomina, jakby mu zrobić dłuższe włosy i odstające uszy. Tak, takiego elfa z Nowigradu, czy z jakiegoś takiego kraju. Stary, gdyby nie ty, byłoby już po mnie. W sumie to wszyscy bylibyśmy martwi. Na razie, amigo. Bo Barbara chociaż mogłeś dać za mój wysiłek ciężki trud i pracę. Ej, tak długo nie grałem, że w ogóle jakoś tak kolory. W sumie ciągle tylko patrzyłem na szary, srebrny, czarny, biały, malowanie, tapetowanie. Ej, Matt, wszystko w porządku? W ogóle mam jakąś kontuzję kolana od tych remontów. Co jeśli to zasadzka? Musimy zaatakować skurwysyna, zanim spali miasto do gołej ziemi. I dlatego mamy przejebane. Ten pojeb pogorszy już i tak złą sytuację. Dosyć! Williams mówi, że rakiet jest więcej. Skoro to wie, może umie je powstrzymać. A, no była ta rakieta faktycznie. Ponieważ w tym GRL laboratorium. Nie zgodził się z nami pogadać. Tak, tak. Ładnie się wszyscy ubierzemy i grzecznie uda. Jakiś teraz mi się coś wspomina, Projekt X. I on wystartował, ta właśnie typiara, zanim ją zabiliśmy. Ona wynalazła dane, że znowu ruszył jakiś projekt czegoś tam. Zaraz to pewnie będzie przypomniane. Mamy się na jego małą wysepkę. Ruszaj dupę, Matt. Tylko jeśli mu dokopię. Idziemy na rzeź. No dobra. A, nie mówiłem. Właśnie te moje nowe pomieszczenie można sobie zobaczyć na Instagramie jest zdjęcie. Wejdźcie, wejdźcie, zobaczcie. Nie musicie followa, ale wejdźcie chociaż zobaczyć zdjęcie. Dałbym do odcinka, ale nie chcę mi się wrzucać. Wiem, że to pewnie jest minuta roboty. Ale okej, dobra, zjeżdżamy na dół. Kurde, już zapomniałem, czym co się robi. Mam nadzieję, że nie będziesz... A, bo dobra, nie odzywam się, nie mówię nic. Idziemy. Dobra, i gadamy z tym typem. Tu na dole też ktoś jest? Nie. Ja w ogóle nie zapomniałem, co się czym robi. Typ się rozkłada... Okej. Hej, Aiden. Co jest, ziom? Nie idziesz? Trochę sporo się ich tam kręci. Dawaj, wjeżdżamy w nich normalnie. Dam sobie rękę uciąć, że ma to zjebie. Gwaran kurwa tuje. I będziesz, masz kurwa, chodził bez ręki. Coś wymyślę. A jeśli on coś wymyśli? Nie martw się tak. A co mam do roboty? Frank! Kurwa, wiedziałem! Frank, pomóżcie! O kurde! Nie wiem, gdzie jest broń, czekaj! Nie mam strzał? No dobra. Ej, dobra, rozjechałem ich. Wydawało mi się, że mam więcej strzał. Ja muszę sobie zobaczyć, ej, generalnie co ja mam w moim ekwipunku, bo... Ja chyba zamiast spojrzeć, ile mam strzał, to... Mamy 5 takich. Ej, serio? Wytłukłem wszystkie strzały?
No dobra. Zostawmy sobie może... To są jakie porażające, dobra, warto mieć... Ej, czekajcie, bo tutaj coś się dzieje, halo. Zatrzymać ich! Nie odpływaj, Frank. Złap tych skurwieli, zostanę z nim. Kurde, nie dość, że mu przekazałem niedawno tą stację radiową, to jeszcze gościu wyciąga sztywę. Gdzie byłeś? Aiden! Nie ruszaj się. Aiden! Łap to auto, bo nie dotrzesz do rzeźnika. O nie. Nie zostawię go. Strzała jest zatruta, nic tu nie poradzisz. Miałem rację, dobyła pułapka. Weź to, w ciężarówce jest lokalizator. Nie pozwól im uciec. Cokolwiek się stanie. Obiecaj, że będziesz za wszelką cenę chronił Lawan. Tak jest. Obiecuję. Tak. Już na sam początku obiecuję, obiecuję. A kurwa mać. Margaret mogłaby pomóc. Ej, on jeszcze jest podobny do tego, z tych Avengersów, tego typa, co jeździł na tej, latał na tej desce. Nie, jak zostawisz auto, rzeźnik nie odpowie za zabicie Franka. Chcesz ocalić Franka? To leć. Zdobędę to antidotum. Kurde, idziemy, pan. Dobra, mamy dwie opcje, Aiden? Znowu, tak? Jesteś tam? Co się dzieje? Aiden! Zaatakowali nas, Frank oberwał. Zatrutą strzałą. Czy on... Wylizę się. Idę do zielarki po antidotum. Idę do rzeźnika. Zabiję tego jebanego mordercę. Nie, Lawan, idź do Franka. Potrzebuję... Idź. Nie mam wyjścia. Jest gruba akcja. Zostaw rzeźnika i Waltza mnie. Zajmij się Frankiem. Dobra. A, to chyba to są ci, co my kiedyś ich uratowaliśmy tutaj. Zabiję i za Franka. Zamiję. Tak, tak, pamiętam to jak nic. Tutaj byli kurde typy i myśmy ich ratowali. Jeżeli mówię o tych samych ludziskach, do których mam iść teraz o pomoc. Halo, puk, puk, nie? Pomocy! Przyjaciel! Renegaci go otruli! Spokojnie. Pokaż Margaret, tutaj co nie widzimy. Dobra, pokaż mi tą truciznę. No i... Shh. Margaret! To na pewno sprawka renegatów? Tak, dlaczego pytasz? Aiden, masz antidotum? Jeszcze nie, ale... Ta trucizna jest cholernie silna. Frank już długo tak nie wytrzyma. Muszę szybko dostać antidotum. Podaj mi słoik. Ten z zielonymi ziołami w środku. Czujesz? Ten no nie bardzo, zapach. Nie bardzo, tak średnio. Renegaci używają kurary. Jest bezwonna. Nie ma gorzkiego zapachu jak to. Po prostu powiedz, co mam znaleźć. To jest święty fiołek. Jego działanie neutralizują zioła wodne. Potrzebujesz 5 ziół, żeby stworzyć odtrutkę. Rosną pod wodą w pobliżu. Przed podaniem wymieszaj je z tym. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie żadnych jakichś komplikacji. Wymieszaj z tym, co dostałem od niej. Dobra, idziemy szukać. Dobra, 48. Idziemy nadawać Nura. Oczywiście, że pomożemy Frankowi. Przecież Framek... Jobu z karaba! Dawaj mi te zioła. Gdzie one są? Nie widzę ziół. No dobra, rosną. O, dobra, coś tu widzę. Mamy jeszcze ponad połowę tlenu. Ile potrzebujemy jeszcze? Czy już może... Aha, 5. Dobra, powiedziała wyraźnie. Dobra, wyjdźmy. Kurde, gdzie one są? Dobra, widzę kolejne. Jest subcio. Dawaj. Co, będziemy musieli coraz głębiej płynąć, czy nie? O, dobra, widziałem tam jeszcze. Dobra, tu jest jeszcze. Zdążymy? Spokojnie. Co, tędy nie wypłynę? No nie wierzę w to.
Kurde, jakbym nie zdążył, to by był kwasior, nie? Dobra, jest ostatnie. I lecimy do Franeczku. Franeczku, trzymaj się, panie, trzymaj się. Dobra, spadamy stąd. Co to jest? Opada z sił, Aiden! No spokojnie, Aiden. Mama, idę tu, zaraz będę. Gdzieś tu był most, nie? O kurde, dwie minuty. Nie no, powinniśmy zdążyć, to jest 243 metry. Co to jest dla Aidena? O kurde, co ja teraz zrobiłem? Myślałem, że to mi lepiej wyjdzie, trochę na lokę. Nie boję się, gdy ciemno. Kurde, żeby w to teraz nie walło. Na izaczku. Patrzcie, jakie piękne calculation lądowanie. I zdążyliśmy. Masz to? Tak, mam. To dawaj. Obiecałeś mi coś. Pamiętasz? Dotrzymam tak, słowa. Tak, 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 oczywiście. Wypij to. Okej. Dawaj. Dawaj. I? I co, i umarł? Frank? Frank? Nie. Nie, nie, nie. Frank, błagam. Walcz, cydraniu. Walcz! O! Kurwa! Jezu! Wróciłeś. O kurde, aż mnie też tak... Oddychaj, okej, okej. Obróć go na bok, kurde, bo się zamkrztusi. Odetnę Williamsowi fiuta i wsadzę do gardła. Ups. Znachorka coś mi powiedziała. Co? Podobno renegaci nie używają takiej trucizny. A jednak. Mieliby zabijać Franka, skoro Williams chciał gadać? Bo to było kłamstwo. Idę do twierdzy. To ja też idę. Jakby co? Na pewno nie z tą raną. Ktoś powinien z nim zostać, Lawan. Dobra. Poproś Jacka o pomoc. Wie, jak wejść do twierdzy. Jak się z tego wychuśtało od razu? Nie spierdol tego. No wiem, wiem, wiem. Mówisz, masz. Jak trzeba było jej buty odzyskać, spierdoliłem? Nie. Jack, Lawan mówiła, że masz dojście do twierdzy. Wejdź na dach, Aiden. Będzie ci łatwiej namierzyć sygnał z furgonetki. Dobra, czyli idziemy na dach. Kierowcę renegatów. Będzie na ciebie czekał. Kurde, znowu. Do twierdzy. Kim znowu jest? Czasówka. Kimś, kogo łatwo kontrolować. Zobaczysz. I nie zatrzymałeś go wcześniej? Chciałem, skurwiel spanikował po strzelaninie. Na szczęście mamy nadajnik. Idź na dach, zanim sygnał zaniknie. No idę, idę. Matt, mam sygnał. Dobrze, tak trzymaj, Aiden. I trzymaj się dachów. Nie zrób go. To będę latał, nie? O, i tutaj mamy jeszcze ten, nie wiem jak to nazwać, ten tunel taki, że tutaj nie będziemy tracić, o właśnie. Czy ja muszę ją dogonić tak mocno, bo tu jest ścika i furgonetka, ale... Nie wiem jak bardzo mam ją ścigać. No dobra, ciśniemy za nią. Ja w ogóle nie widzę, żeby coś tu jechało. Dawaj, dawaj, bo mi potrzeba. Jack, zaraz go zgubię! Jak sygnał zgubię? Znowu zanika! Trzymaj się dachów, Aiden!
Bez furgonetki nie dostaniemy się do twierdzy. No dobra, na szczęście się uda. Gdzie, gdzie, gdzie? Tu jesteś. O, zajebiście. Dobra, muszę faktycznie bliżej tych dachów być. Przegrody. Kiedy poziom wody spadnie, wprowadzimy naszych ludzi. A to, aha, tutaj w ogóle widzę z laboratorium GRE. No, w końcu możemy troszeczkę sobie polatać tą lotnią, bo był taki jeden moment, gdzie nie podobało mi się to, że mamy możliwość wykorzystywania. Jack, mam ją! No dobra, i co teraz? Jest w budynku. Dobra robota. To pewnie kryjówka renegatów. Znajdź kierowcę, ma na imię Steve i dostań się do twierdzy. No dobra, czyli teraz będziemy co, poszukiwać kierowcy, tak? Który jest 47 metrów. Dobra, juhu! Bungala. Odeszło kolejne z nas. Karina miała tylko 26 lat. A kurde, jakie turymy wjeżdżają. To było teraz dziwne. Jakieś smakołyki do podniesienia? Nic tu nie ma. Nie rozumiem tego. Lecz, że co? Że to kurwa koniec gry będzie? Nie mówcie, że to jest ostatni... Ja się na to nie godzę? No dobra, no to co? Nie ma nic innego. No ja tutaj nie mam już żadnych misji do robienia. Ale tutaj jeszcze coś, chyba że my tu po prostu przejdziemy, wiecie o co chodzi? Dobra, wchodzimy, kontynuujemy i let's go everybody. No okej, okay, przyjmij i wio. Myślałem. Muszę jakoś się tam dostać. Hej! Lidl! Jeb mi bombę! Twierdza? Taka średnia trochę ta twierdza. Aha, dobra, jest kutcenka. Czym będziemy uciekać? Muszę stąd spadać! Dawaj, 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 dawaj! O cholera. Jestem osrany totalnie. Ale mam ciarki, nie wiem gdzie mam je. Go, 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 go. Tu? Dawaj, ja idę, dawaj, 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 dawaj. Skakuj. Zostaw mnie. No chodź tu. Dobra. Ło, było grubaśnie. Ej, dobra, by mi potrzebował jakieś strzały. Dobra, tu się zrobiło mega spokojnie. Przełączmy na jakąś broń. Nie mam żadnych... Czy my możemy sobie wytwarzać strzały w ogóle? Czy my możemy wytwarzać strzały? Nie no, wybuchające, nie. Ogniste strzały. Myślę, że... Kurde, mamy mało piór. To są jakieś ogłuszające bełty. Kurde, złom. Tyle gry przeszli. Porażające strzały. Mi się wydaje, żeby sobie wziąć te... Zrobimy sobie ich 20. Zainfekowane strzały, to nie. Zamrażające bełty, toksyczne, wspomagacze.
Wybuchowe strzały też. Tnące strzały, o. Tnące strzały? Ja ich nie widziałem. Bierzemy. Minimum więcej piór. Dobra, schodzimy na dół. Zobaczmy, co tu jeszcze nas czeka. Czy to będzie jakaś pogoda? Ja tą miejscówkę też skądś kojarzę. Przejdźmy dalej, zobaczymy, na ile jeszcze możemy. Jakiś kurwa baseball, to mi niepotrzebne. Kurwa. Ice'ów już raczej nie. A, tu są jeszcze. Nienawidzę tego chlewu. Jak będą chcieli ze mną walczyć? Widać tu jakieś światło. Aha. Rozpaliło. Ja! Au. Bój tego uniknąć, co widzę. Ten jaki szybki. Widać, że Afryka przed lwami uciekał. Sora! Hada mola! Już, już, lesz. Ja nie mam żadnej takiej przyzwoitej w ogóle broni, jeżeli chodzi, jakby to miało być. Dobra, ja nie wiem, po co te pieniądze zbieram jeszcze. Ale dobra, może będzie jeszcze gdzieś tutaj jakiś handlusz. Dobra, na spokojnie, dostań się do furgonetki. Dobra, chodźmy jeszcze, kawałek możemy pójść. Kurde, będzie cutscenka. Kurwa! To on! Nie zbliża się! Jebany pizdy! Na niego! Dobra, nie zużywam strzał, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Ja sobie pójdę najpierw, załatwię tych. Dobra. Gdzie mnie tutaj? Dobra, my mamy kamiz. Zgubiłem gościa. Dobra, słab. A myślałem, że jest za mną. Biegnie za mną? Chodź. Jeszcze się gościu potknął. Nie, no masakra. Dobra. Mamy tutaj jakieś rękawice, dostaliśmy na 6 poziomie, które w ogóle nie są nam do niczego potrzebne, ale jeszcze pozbierajmy. Dobra, tak czy siak musimy iść w tamtą stronę. Tutaj jeszcze jakaś paczuszka do podniesienia. Tam więcej już raczej nie mamy. To ma 131, więc to w ogóle mnie nie interesuje, żeby to podnosić. Dobra, tutaj widzę, jest możliwość wejścia. Dostań się do twierdzy. Wydaje mi się, że tutaj sobie zakończymy. Bo nie wiem, jak daleko i ile jeszcze będzie, więc dobrze by było mieć chociaż dwa. Także mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał, powrócony, że kamerka, fajnie obraz widać, yo, i że jest super zajebiście. Ja robię my best, żeby było w miarę fajnie. No wiecie, jak wychodzi, tak wychodzi. Dajcie jeszcze raz znaka i zobaczcie na Instagramie tę fotę. Także pozdrawiam was, widzimy się w kolejnym odcinku u mnie na kanale codziennie o godzinie 14. Cześć!